Moim Państwa gościem jest dzisiaj młodszy brygadier Tomasz Pierzchało, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Oporu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Sezon grzewczy w pełni a to oznacza także, no niestety interwencje strażaków związanych z pożarami. Już jakiś czas temu y, nagłaśniane było i przez samych strażaków, ale także przez media, y, to, że trzeba pamiętać o drożności przewodów kominowych. Czy rzeczywiście jest to dzisiaj problematyczne? Czy tych y, interwencji jest sporo? Y czy interwencji jest sporo? Na pewno jest tendencja spadkowa. Jeśli chodzi o ilość interwencji rok do roku jest tendencja spadkowa. Także może zacznijmy od podziękowania społeczeństwu, mieszkańcom Opola, mieszkańcom powiatu opolskiego za to, że dzięki właśnie Państwu tej interwencji jest coraz mniej, ponieważ no mi się wydaje, że dużo się o tym mówi przede wszystkim nie tylko my, ale również cechy kominiarskie też o tym często właśnie przypominają przez sezonem. My jakby wzmacniamy ten sygnał, proponujemy właśnie naszym naszym odbiorcom na, na naszych kanałach czy, 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 czy Facebookowych, czy właśnie przy spotkaniach z, z ludźmi z mediów, żeby właśnie zapraszać tych kominiarskich. Tak? Po to, żeby, żeby te kominy, te, te, te przewody, czy, czy, czy dymowe, czy spalinowe, czy przewody wentylacyjne były, były sprawdzane przez tych kominiarzy. Tak? Zawsze tego pana kominiarza można spytać, dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat taki rodzaj pieca, bo te przepisy no, one są takie dosyć można powiedzieć na pierwszy rzut oka nieczytelne, tak? bo tam się mówi o, o nawet i o czterech przeglądach kominiarskich w ciągu roku w określonych przypadkach. No, nie doczytując tego możemy myśleć, że ktoś próbuje nas po prostu nakłonić na niepotrzebną ilość y, przeglądów. A tak naprawdę to są przeglądy konieczne i każdy przegląd jest, y, różni się od siebie, tak? Bo mamy przegląd na początku sezony, mamy przegląd po sezonie, tak? mamy przegląd kanałów wentylacyjnych, który jest zupełnie innym przeglądem niż przegląd właśnie kanałów y, y, dymowych czy spalinowych. Tak? Także to są y, odrębne rzeczy i, i ten kominarz tak naprawdę jest po naszej stronie. Tak? Także to jest, to jest ktoś, kto dba o nasze bezpieczeństwo, a to nie jest osoba, która próbuje jakby naszym kosztem y, naszym kosztem y, zarobić. Tak? To, 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 to nie jest w ogóle, to nie o to chodzi. Tak? Tutaj właśnie chodzi przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo. Dlatego my, no, y, właśnie często, często wzmacniamy ten sygnał, to, 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 na, to, to nawoływanie tak? kominarzy, właśnie do tego, żebyśmy dbali o te, y, o te przewody kominowe, czy dymowe, czy spalinowe, czy, czy kanały wentylacyjne. Jeśli chodzi o statystyki, właśnie to, co mówiłem na początku, y, spadają. Rok do roku można, taką, można zaobserwować taką tendencję spadkową, z czego się bardzo cieszymy. Tak? To, to świadczy jednak o tym, że że to społeczeństwo jest świadome tych zagrożeń, no, no też technika idzie do przodu, tak. Dużo jest dotacji, wymieniamy te właśnie stare kopciuchy, te, te, te piece, które powodowały naj, najwięcej problemów, na nowoczesne piece, które no, mają jakby już wbudowane zabezpieczenia, emitują bardzo mało substancji, substancji szkodliwych. Kolejna sprawa, pojawiają się w naszych mieszkaniach już, już naprawdę, naprawdę w dużych ilościach właśnie czujki dymu czy czujki czadu. Te czujki są coraz lepsze, gdzieś tam, gdzieś tam technologicznie, technologicznie pojawiają się takie, które wymagają od nas coraz mniej, tak? Bo jeszcze pamiętam, jak niedawno byłem u Państwa, pokazywałem taką, jedną z takich czujek, właśnie pokazywałem, mówi, mówiłem w tym kontekście, w kontekście wymiany baterii. Tak? Mówiłem o tym, że po kilku latach, kiedy ta bateria jest wyczerpana, te, czuj, te czuj, czujniki wydają jakieś tam dźwięki, zaniepokojeni, zaniepokojeni mieszkańcy dzwonią do staży, bo myślą, że ten, że ten czujnik ich alarmuje o zagrożeniu, a się okazuje, że trzeba wymienić baterię. Tak? A teraz już producenci wypuszczają na rynek takie czujniki, które mają baterię wbudowane 10 -letnie. W momencie zamontowania tego czujnika w odpowiednim miejscu albo wpisujemy, bądź tutaj mamy taką naklejkę do zerwania z datą, kiedy ten czujnik się kończy. W tym przypadku to jest 10 lat. Po 10 latach po prostu utylizujemy tą czujkę i montujemy nową. Czyli jeśli chodzi o naszą wygodę użytkowania, no to już moim zdaniem to jest na, to jest na takim poziomie, że, że, że bezstresowo tak naprawdę i, i ze spokojem możemy takie, takie czujniki kupować i użytkować przez, przez długi okres, tak nie martwiąc się o to, czy, czy właśnie te, to zagrożenie gdzieś tam. Yy, gdzieś tam do nas przyjdzie, tak? Ale wróćmy do samych pożarów, bo jakiś czas temu nawet yy, na redakcja pisaliśmy, informowaliśmy mieszkańców o tym, że do takich pożarów dochodziło. Dlaczego pożar sadzy jest realnym zagrożeniem i dlaczego do nich dochodzi? No właśnie, to jest takie pytanie wielowątkowe moim zdaniem, bo pożar sacy to jest, to jest jakby efekt takich pewnych i technologicznych problemów, jeśli chodzi nawet o, o przekrój komina, tak, bo powiedzmy te nowsze, nowsze kominy, one już mają przekrój, przekrój kołowy, tak, I, i o wiele łatwiej jest dbać o czystość takich, takich przewodów kominowych, no ponieważ wiadomo, szczota kominiarska jest, jest też, też okrągła, czyli jakby idealnie dopasowuje się do tego przewodu i, i kominiarz, czy osoba zajmująca się właśnie usuwaniem tych zanieczyszczeń z komina jest w stanie dotrzeć do każdego zakamarka w przypadku właśnie przewodu o przekroju kominowym. A te starsze kominy murowane, tak powiedzmy tradycyjnie, tak, one mają przekrój kwadratu. Tak, czyli nawet jakby czyszcząc regularnie ten komin, no nigdy nie, nie uda nam się do końca wybrać tej sadzy właśnie z tych, tych, z tych rogów, tak? z, tych, z tych zakamarków gdzieś tam, które powstały yy, podczas ubytków na przykład yy, fugi czy zaprawy. Tak? No i ten komin siłą rzeczy, ten starszy w szczególności, on, on, się, on się tą sadzą jednak oblepia. Tak? No i, no i na, nawet normalnie użytkując ten, ten, ten komin przez ileś tam, przez dłuższy okres czasu, kilkadziesiąt lat nawet. No, on, jest, on jest cały czas narażony właśnie na, na to wypalanie sadzy. Może być tak, że ta sadza w tym kominie się wypali nawet yy, w momencie, kiedy my o tym nie wiemy. Tak? Jakiś taki drobny pożar się zdarzy, tak? ten komin się rozgrzeje, yy, no, ta, ta, ta sadza się wypali i ten komin zgaśnie, no, ale niestety on może też wtedy popękać. My jako użytkownicy no, no możemy, możemy nie zauważyć, że ten komin po prostu z czasem, on jest spękany, tak? on, on już nie spełnia swojej funkcji. No i teraz mając na przykład taką czujkę tlenku węgla, no to gdzieś to w którymś etapie wyłapiemy tak? te, te spękania, czy, czy robiąc, robiąc takie profesjonalne, techniczne przyglądy tych kominów. No ale no w przypadkach takich, kiedy no ten komin już, już ma ten, te swoje lata, takie już jest na, granicze, na granicy, Yy, możliwości użytkowych, no, no może się pojawić właśnie, właśnie zagrożenie tlenkiem węgla, tak? Ten komin może spękany w momencie, kiedy jest ten taki mniejszy pożar sadzy, niezauważony z zewnątrz, ale wewnątrz się odbywa, może ten pożar się właśnie przez te spęk spęknięcia pęknięcia przenieść na, na przykład na poddasze, na strych i, 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 i nieszczęście gotowe, tak? To jest, to jest jakby jedna kwestia. Yy, a druga kwestia jest taka, no, że no, no, no w dalszym ciągu też użytkujemy nie mówię, że często, tak? No bo statystyki mówią o, 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 o pożarach no, w niewielkiej ilości tak? na, na, naszym, na, naszym, na naszym rejonie, no, ale zdarzają się takie właśnie jeszcze pożary, że są te kominy użytkowane no, w sposób niezgodny nie z przeznaczeniem. Tak? To też trzeba o tym mówić. Ludzie próbują gdzieś tam wypalać, palić takimi, takimi, takim materiałem czy takim paliwem, które nie jest przeznaczone do danego pieca, tak? no, i, no i też, również, też też powoduje jakby roz, roz, rozregulowanie tego procesu no i ten pożar też może się też może się pojawić, no i kolejna sprawa też, no, składowanie materiałów palnych w pobliżu pieców starego typu, tak, na przykład gdzieś, gdzieś przy popielniku, który zapomnimy, zapomnimy zamknąć na noc, mamy, mamy w węglarce trochę drewna przygotowanego na przykład na rozpałkę na drugi dzień, tak, czy, czy gdzieś tam opieramy jakieś materiały, które planujemy za chwilę spalić, no i w momencie kiedy zapomnimy zamknąć tego popielnika, również gdzieś tam ten popiół może się wydostać na zewnątrz, no i, no i też jakby spowodować zapłon tych tych elementów palnych wokół pieca. Także no, takie powiedzmy, przypadki, przypadki takie, no, wywołane no, nieostrożnością osób, osób obsługujących te, te urządzenia grzewcze, no się zdarzają. Tak? Aczkolwiek, no, tak jak mówiłem na początku, statystyka pokazuje, że jest jednak tego coraz mniej, także no, no, bardzo, bardzo się z tego, tego cieszę. Kiedy kupimy taką czujkę dla siebie, bądź w prezencie, na przykład przed nami święta, więc być może to byłby dobry prezent, gdzie taką czujkę, czujkę należy zamontować i czym one się różnią? Bo tutaj mamy akurat dwa przykłady. No tak, mamy czujkę, mamy czujkę dymu. I mamy czujkę tlenku węgla. tak? To są czujniki jakby o, o dwóch różnych charakterystykach, bo ponieważ dym to jest... Coś, co widzimy, coś, co czujemy. tak? To są, to są cząsteczki tego materiału palnego, tak naprawdę zawieszona tych cząsteczek, zawieszona w powietrzu, gdzieś tam migrująca po naszym, yy, yy, po naszym pomieszczeniu. Oczywiście, jeżeli dojdzie do, do spalania. No i tą czujkę dymu, z racji tego, że ten dym jest ciepły, nagrzany, on raczej migruje pod sufitem. O tutaj nawet Państwo też mają czujkę. Także tutaj, jak, tak jak u Państwa, jest ta czujka zamontowana. Ja tą czujkę yy, dymu też bym zamontował w tym miejscu, czyli na suficie. tak? Ale w przypadku tlenku węgla, czyli to jest, to jest ten właśnie ten, ten zabójca, który jest którego nie widzimy, yy, nie czujemy, nie słyszymy, tak? No dlatego się mówi o nim cichy zabójca. Mało tego, w małych ilościach też przyjmowanie tego tlenku węgla też, też nam szkodzi, tak? Czyli właśnie takie pęknięcia komina, o czym wcześniej mówiłem, Niepełne spalanie w piecu, czy, czy zły stan techniczny, na przykład piecyków gazowych, tak? w, naszych, w naszych łazienkach, czy w kuchniach, takich, w blokach często spotykanych starego typu, no może spowodować, że też te, 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 te małe zakresy, czy małe ilości tego tlenku węgla są emitowane. No i te czujniki to, to wychwytują, to wszystko, tak? I, i ważne jest to, żeby żeby zamontować ten czujnik na drodze migracji tego właśnie tlenku węgla. Tak? On jest mniej więcej, mniej więcej jeśli chodzi o, o masę molową, mniej więcej ma, ma tak, taką, taką masę jak powietrze, czyli on, on gdzieś tam się unosi razem z powietrzem migruje sobie w naszym, w naszym mieszkaniu. I takie umiejscowienie gdzieś tam powiedzmy na wysokości naszych oczu, półtora metra od, od podłogi, na ścianie, czy nawet na, czy nawet na półce, tak? nie w pobliżu pieca, bo ten piec też czasami może emitować niewielkiej ilości tlenku węgla podczas normalnego, normalnej swojej pracy, ale kilka metrów, minimalnie kilka metrów od tego pieca, czy gdzieś, czy gdzieś nawet w naszej sypialni. Tak? Jeżeli sypialnię mamy oddaloną od, 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 od tej kotłowni, tak? to możemy użyć dwa czujniki. Tak? Oczywiście to wszystko w zależności od tego, jak mieszkamy. No ale generalnie taki czujnik powinien być tlenku węgla właśnie gdzieś tam na, na środku ściany, na wysokości naszych oczach, bądź postawiony na, na półce, żeby on skutecznie nas poinformował. Tak? I zarówno ten czujnik, jak i ten czujnik to są nowego typu czujniki. One mają Baterię na 10 lat. Tutaj w momencie montażu sobie piszemy długopisem, w jakim dniu żeśmy ten czujnik uruchomili, tak? Zerwali zawleczkę z tej baterii, i od, te, od tej daty 10 lat możemy ten czujnik spokojnie. Piece to jedno natomiast pojawia się, um, czego być może nie jesteśmy świadomi, kolejne zagrożenie jest związane z ozdobami świątecznymi. To znaczy dziś oczywiście sięgamy po te ozdoby nowocześniejsze, które wydają na się bezpieczniejsze. Ale strojki akurat ten niekoniecznie, ale strojki często posiadają na przykład świeczki, albo kupujemy czasami tańsze lampki, czy to też może stanowić źródło pożaru? Yy, tak, z tym, że no, też statystycznie jest tego coraz mniej, ponieważ właśnie rozwój. Techniczny no, spowodował to, że większość tych strojków hojnych i tak dalej są zasilane ledami, ami tak, tak mówiąc, mówiąc ogólnie, czyli no, takimi żarówkami, które no, emitują bardzo znikomą ilość, ilość ciepła i nie pobierają dużo energii, także to zagrożenie jest bardzo, yy, bardzo niewielkie. Jeżeli chodzi o takie ozdoby typu handmade, tak, rękodzieło, no tutaj, jeżeli już faktycznie tą, tą, tą świeczkę tak woskową gdzieś tam. Yy, zmontujemy, tak, z jakimiś, powiedzmy, lokalnymi gałązkami, szyszkami i tak dalej, kiedy to wszystko wyschnie, świeczka się wypali, już będzie blisko, blisko tego dna, te gałązki gdzieś tam mogą mieć styczność z tym ogniem, faktycznie wtedy nieszczęście może się zdarzyć, tak, i takie drobne pożary yy, faktycznie, się, faktycznie się zdarzają, jest to też no, niewielka ilość jakby w stosunku do do całości pożarów, jakie mamy w skali roku, czy nawet w skali tego okresu świątecznego. No, no generalnie no, jeszcze raz chciałbym pochwalić mieszkańców, ponieważ no, statystycznie cały czas ta ilość spada. Oczywiście nie chcę, żebyście Państwo zaraz tutaj spoczęli na, na laurach i wszyscy będziemy zostawiać świeczki w dano palące się. tak. Oczywiście tylko palmy te świeczki, tylko w momencie, kiedy przebywamy wokół tego stroika, w momencie, kiedy idziemy spać, kiedy, kiedy kończymy to spotkanie, zdmuchujemy świeczki tak? I, i wtedy jesteśmy pewni, że nic się nie wydarzy. Właśnie, a co z choinką? Wychodzę z domu, mogę zostawić włączone lampki na choince, czy jednak powinnam wyłączyć? Ha, powiem tak. Ja osobiście zostawiam, okay. <laughs> dlatego że kupiłem mój zestaw lampek z certyfikatem. Mm -hmm. Jest dopuszczony na rynek europejski, jest, jest sprawdzony i w, i w mojej ocenie jest bezpieczny. Tak? No, nie dajmy się też zwariować. Tak? Przecież wychodząc z domu, nie, nie wyciągamy wtyczki od telewizora, tak? od, od, od kuchenki itd., itd. Te urządzenia są, jeżeli one są sprawne i renomowanych producentów no to one są tak zaprojektowane, że, że, że powinny bezpiecznie pracować bez przerwy. Tak? Także ja no, przez to, że zaopatrzyłem się w takie lampki, powiedzmy, których jestem pewny, no to, no to jednak ta choinka u mnie się się świeci cały czas. Tak? Jeżeli no, mamy takiego, takiego stare typu żarówki, tak? no, gdzieś tam pewnie jeszcze są w domach. Ja pamiętam, też, że ze swojego dziedzictwa wystarczyło, że jedna żarówka się spaliła już choinka nie świeciła. Tak? I potem były poszukiwania, takie, takie można powiedzieć zawody rodzinne, kto pierwszy znajdzie spaloną żarówkę. Tak? No, jeżeli mamy takie starego typu ozdoby, no to jednak no, trzeba gdzieś tam tym okiem rzucić na, na te urządzenia, właśnie mając tą świadomość, że one już mogą, mogą być zawodne. Chciałem jeszcze poruszyć jeden wątek w naszej rozmowie. Yy, bieżący, mimo że śnieg stopniono, to mamy zimę, więc spodziewamy się tego, że. Znaczy, jesteśmy przed oficjalnym rozpoczęciem kalendarzowej zimy, aczkolwiek no, ten sezon zimowy już się rozpoczął. No i wiemy, że w ostatnich dniach strażacy także interweniowali przy zwisach tak, z dachów. No właśnie na właścicielach budynków nieruchomości spoczywa obowiązek zabezpieczania tych budynków i sprawiania, żeby czy śnieg, czy, czy sople lodowe nie zwisały z dachu, bo stanowią one realne zagrożenia. Stanowią one realne zagrożenie i faktycznie mieliśmy teraz taką szybką tygodniową zimę, taki powiedzmy przedsmak. Tego śniegu już co prawda nie ma, ale spadł on w krótkim czasie w dużych ilościach. Pokrył te nasze dachy, daszki nad balkonami, tak, daszki nad klatkami schodowymi grubą pokrywą. Która w bardzo krótkim czasie, czasie zaczęła topnieć. Tak? I właśnie wtedy pojawiły się te zwisy, ponieważ w dzień ten śnieg jakby z, e, zwilgotniał, tak? zrobił się taki ciężki, mokry. E, w nocy znowu przymarł troszeczkę tak i potem znowu w, w dzień zaczął topnieć, no i zaczął się tak po prostu ześlizgiwać z tych daszków, wszystkich tak? dachów. No i w momencie, kiedy właśnie wyszło słońce, tak? e, te zwisy no, zaczęły się odrywać. Tak? One, one powodowały e, uszkodzenia samochodów i to są re, realne zdarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia e, w tym, właściwie nie w tym, w ubiegłym tygodniu. Spadały na chodniki, tak? zagrażały właśnie mieszkańcom, nawet nie, nie lokatorom tych wspólnot, tylko mieszkańcom, czy mieszkańcom miasta poruszających się tymi chodnikami wzdłuż, wzdłuż tych wspólnot. I tak, jest tak faktycznie, że obowiązek jest po stronie właśnie zarządcy tego budynku, żeby usuwać takie nawisy, śnieżne sople itd. itd. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwe. No, ponieważ no, jest też to ryzykowne, aczkolwiek no, warto o tym pomyśleć wcześniej, tak? nie, nie wtedy, kiedy już ten śnieg topnienie i stanowi faktycznie zagrożenie, ale wtedy, kiedy on jeszcze jest taki świeży, lekki, tak? można go że tak powiem, o wiele mniejszym nakładem pracy yy, usunąć z tego dachu. Dachy, to znaczy mówimy o wielkopowierzchniowych, ale to też dotyczy daszków, na przykład kom, yy, nad balkonami. Tak, daszki nad balkonami są takim, sz, takim sz, szczególnym punktem dyskusji, ponieważ często te daszki yy, są instalowane przez właścicieli tych jakby szczytowych mieszkań, yy, no samowolnie mówiąc, mówiąc, mówiąc ogólnie. No, to, jest, to jest jakby ich wygoda, jak wiadomo, stanowią cień w lecie. No ale w zimie, no z uwagi na to, że, że nie, są, nie są one jakby. Yy, zezwolone, czy, czy ten montaż nie jest uzgodniony z przedstawicielami spółdzielni, no nie czuje, nie poczuwa się do obowiązku usuwania tego śniegu z, z tych daszków, tak, także też my jako, powiedzmy, osoby, które chcą zainstalować taki daszek, musimy, musimy jak liczyć się z tym, że że potem to, to odśnieżanie no, będzie po naszej, po naszej stronie, tak, i, i spółdzielnia może się E, może się odwrócić, jeśli chodzi o ośnieżanie takich daszków. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. Moim moimi Państwa gościem był młodszy brygadier Tomasz Pierzchała z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Oporu. Dziękuję, dziękuję bardzo. Państwu. Dziękuję.